Ja też chcę powiedzieć ostatnio na temat pieniędzy. Powiem tak, ja dziękuję za pracę, to jest podstawowa rzecz. Każdego dnia dziękuję Bogu za pracę, którą mam, którą wykonuję, błogosławię moje relacje, błogosławię szefa, ludzi, z którymi współpracuję. Dziękuję Bogu też za każde pieniądze, które otrzymuję, za wynagrodzenie, emeryturę, które dostaję, zanim jeszcze wpłyną pieniądze. Dziękuję Bogu za nie, dziękuję za mądrość do dysponowania tymi pieniędzmi i ułożenia w Boże Królestwo. Praca, którą wykonuję, ja się zdecydowałam na takie i takie wynagrodzenie, prawda, bez względu na to, czy za tyle pracuję, czy za tyle pracuję, czy za tyle, to jest moja decyzja. Kładę się na nią, pracuję, otrzymuję wynagrodzenie i nie obchodzi mnie, jakie wynagrodzenia pozostali pracownicy dostają. Kiedy przychodzi czas wypłaty, dziękuję Bogu, bo wiem i dziękuję za to, że to On mi płaci za pracę, którą wykonuję, ponieważ polegam na Bogu, że ta praca jest od Boga i że pracę wykonuję dla Boga, więc wykonuję ją jak najlepiej potrafię. I ostatnie zaskoczenie takie, no to mi nawet nie przyszło do głowy. Ostatnio przychodzę, biorę wypłatę, szef mi mówi, że dostaje tyle i tyle podwyżki. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. To jest działanie Boże. Ja tą pracę tak samo wykonywałam za tamte pieniądze, które miałam, bo tak się zgodziłam, prawda, i na to wyraziłam zgodę. I tak samo będę wykonywać tą moją pracę za te pieniądze, bo ja ją wykonuję jak najlepiej potrafię, z głębi mego serca. Błogosławię szefa, błogosławię pieniądze i dziękuję za te pieniądze. I to jest to Boże błogosławieństwo, które uważam, że ono płynie od Boga, ale wtedy, kiedy my mamy czyste serce i czyste intencje w sercu i dziękujemy za to Boże błogosławieństwo, za pracę, którą wykonujemy i robimy ją z głębi naszego serca. Tak naprawdę jak dla Boga, tak jak wszystko. Amen. Stan. Rozumiecie? To jest stan duchowy jakiś. Wielu ludzi myśli, że w sferze finansów jest inaczej niż w jakiejkolwiek innej sferze. To jest nieprawda. Jeżeli ja chodzę z Bogiem i całe moje serce jest ukierunkowane, łącznie z tym, że pieniądze, które mam, to ja wiem, na co ja je mam. Ja je mam na szerzenie Królestwa. To ty musisz się rozwijać finansowo. Jeżeli w sercu człowieka Królestwo jest dodatkiem, jest taka mentalność, co mi zbywa, to przyniosę. Co mi zbędzie, tak? Coś wam powiem. Jak się czyta Stary Testament, to jak Bóg powiedział tak, jak już został usankcjonowany naród izraelski, Bóg zaczął tworzyć system finansowania dla świątyni. Na początku dla namiotu zgromadzenia, potem dla świątyni. On powiedział bardzo ważną rzecz, Bóg tak. On mówi tak, ustalił im tam, macie dziesiątą część dawać i tak dalej, tak od tego zaczął wychodzić, ale on powiedział coś o wiele bardziej ważnego, moim zdaniem. On powiedział tak. Ty nie przyniesiesz do mojej świątyni czegoś, co ma skazę. Wiecie, dlaczego on tak powiedział? Bo od razu była bardzo duża grupa Żydów, którzy jak się dowiedzieli, że mają przyprowadzić co dziesiątą owcę albo co dziesiątą kozę, tak? I oddać ją dla kapłanów, to oni wybierali najsłabsze, najmarniejsze, okulawione. Rozumiecie? Więc Bóg przyniósł im kolejne prawo. Tam tych praw powstało 600 parę, bo oni cały czas kompilowali jak koń pod górę. Oni na początku mieli 10 przykazów. Synami. Wiecie, o co chodzi? 630 chyba przepisów powstało dodatkowo po to, bo oni cały czas kombinowali. Jak nie kulawa owca, tak? To jakaś popsuta koza. Cały czas. Wreszcie Bóg powiedział tak, mówi, nie wniesiesz do mojej świątyni nic, co jest byle jakie. Królestwo Boże nie jest przy okazji. Rozumiesz?
Ono nie jest przy okazji. Tak jak części twojego ciała całe muszą być pielęgnowane prawidłowo. Ja miałem taką filozofię do pewnego czasu. Że paznokcie u rąk to pielęgnuje częściej niż paznokcie u nóg, bo tam nie widać. Rozumiecie? I nawet twierdziłem, że tamte mi wolniej rosną. Tak. Naprawdę. Ja miałem taką filozofię. Ale w pewnym momencie mówię zaraz. Przecież ja się zachowuję jak debil. Uznałem, że moje paznokcie u rąk są bardziej święte i ważne niż paznokcie u nóg. Rozumiecie? Więc postanowiłem tak samo dbać o paznokcie u rąk, jak paznokcie u nóg. Bo ja cały jestem Boży. Jak siejesz w Królestwo, to siejesz z głębi swojego serca. Bo wszystko, co robisz dla Królestwa, musisz robić z głębi serca. W tym wypadku, jak tak nie masz, tak? To tak naprawdę nie ma sensu, żebyś robił to w ogóle. To bez sensu. Bo po co? Okej? Okay? Bez sensu. Sięgnij serca.